Kajusz Czarnecki, 0 do 0. Drugi raz 0 do 0. Możemy być zadowoleni, czy nie? No, na pewno zadowoleni z tego, że nie tracimy bramek, tak? Bo to drugi mecz na 0 i na pewno to cieszy. Bo tych bramek po pierwszej rundzie było sporo straconych. Ale z drugiej strony też bramek nie strzeliliśmy i to też na pewno dzisiaj na minus, że tych sytuacji dzisiaj mało stworzyliśmy, bodajże jedną w pierwszej połowie i jakąś tam w drugiej i to by było chyba na tyle, nie? Skoro mówimy o linii obronnej, to ty wygryzłeś ze składu Krzysztofa Bąka, więc tego, który się zawsze grał w obronie, a ty przyszedłeś i, no, i wygryzłeś go ze składu. Znaczy ja wiem, czy wygryzłem. No, po prostu tak trener postanowił, że tak gramy, no i to jak... Odnośnie pytań, jak ustawienie obrony, no to do trenera kierować, nie do mnie. Ja staram się grać jak najlepiej, no trener tak zadecydował, no i cieszę się, że gram. W tym sezonie zagrałeś wszystkie minuty, no, chyba liczysz na to, że tak będzie do końca. To wiadomo, że po to się gra, żeby grać, tak? Jeżeli się gra od deski do deski, na pewno to cieszy, że ktoś na ciebie stawia. No ja będę się starał jak najlepiej grać i mam nadzieję, że będzie mi dane cały czas występować w pierwszym składzie. Trudno nie zapytać o to, że Arkadiusz Czarnecki powrócił na stare śmieci, do swojego rodzinnego domu, do Olsztyna. Jak ci się grało ponownie przed olsztyńską publicznością? Znaczy, normalnie myślę, tak. Wiadomo, że mecz był ciężki. Dzisiaj myślę, że to był najsłabszy z tych trzech meczów, które graliśmy do tej pory. No i cieszymy się z tego właśnie punktu, który wywieźliśmy. A co do mnie, no mówię, ja nie mam z tym problemu, prawda. Co prawda jestem tutaj wychowankiem, ostatnie 2 lata grałem. Ale też tych kilka klubów zwiedziłem, także mówię, że no, podchodziłem do tego zupełnie normalnie. Teraz przed nami starać się z Kończanką. Czujesz takie bardziej derbowe emocje? No na pewno. Ja jeszcze aż tak nie jestem zżyty tutaj z Bytowem, prawda, ale wiem o tym doskonale, że to są takie właśnie derby, które trzeba wygrać, prawda. No i będziemy się starać, tym bardziej, że gramy u siebie, wygrać to spotkanie. Dzięki.